Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu u Kuby. W tym odcinku to była taka luźna rozmowa z Fit Fatu o tym, co chce robić dalej, czym w ogóle się teraz zajmuje i jakie ma plany na swojego Instagrama. Ja już Ciebie bardzo serdecznie zapraszam do tej rozmowy. Wyszła ona dosyć długa, ale jestem w 100% przekonany, że będziesz zadowolony ze spędzonego czasu. Mano. Siemano, siemano. Jeszcze raz. Stary, jak tam oceniasz poprzedni poradnik? Nie, no wydaje mi się, że krótko, zwięźle na temat. Fajnie, nieco ponad 10 minut, także... Spoko, spoko, wydaje mi się. Też. Jeszcze... Nie byłeś, nie? No, jeszcze przed Wigilią sobie ktoś wysłucha. No i mam nadzieję, że... Właśnie kiedy wrzucasz? Jutro, rano. Dobra, spoko. Oba czy jeden? Jeden. Ten drugi chcę wrzucić, jeszcze właśnie nie wiem, bo wydaje mi się, że tydzień później będzie trochę za późno i żeby wrzucić tak sobota, niedziela, nie? No, no jak lubisz, no. Szkoda, że nie mam tego Swipe Upa, to trochę mi ciężej to udostępniać, nie? No bo wrzucam tak jakby tylko screena i ludzie muszą wchodzić na tę platformę i wyszukiwać sobie. Jakbym miał... No, dokładnie. Swipe Up to by sobie tylko przewinęli i wiesz, i już by sobie słuchali. No ja to właśnie chyba wczoraj nawet powiedziałem na tym story, że mnie to też denerwuje, bo wiem, że kupa o wiele więcej osób Tak, by no. Słuchało, nie? No właśnie. No, bo ja widzę, ile osób słucha i to jest, wiesz, na YouTube'a to też musi kanał wpisać i to, No. i to takie jest. Czasami nie wyszukuję takiego kanału. W ogóle sam po sobie wiem, że jak ktoś rzuca screen, to czasami samemu by mi się nie chciało szukać, a No. tak jak mam Swipe Up, to tylko przesuwam i już jestem na tym. No, żebyś wiedział. No więc tak No. trochę. No to już jest takie lenistwo, taki skrajny poziom. No ale no wiesz, no różnie jest. No, a to głupie jest, że tylko Swipe Up jest od chyba 10 tysięcy, nie? No dlatego do tych 10 tysięcy fajnie się postarać, żeby to szybko wybić też. Tak mi się wydaje. No, teraz Dawid chce wbić, nie? No to Tylko. słuchałem ostatnio No. relacji jego. 3 posty dziennie, masakr. Na razie, no nie wiem, nie widziałem jeszcze tych trzech, jeden raz tylko. No ale on ma fajne posty, ciekawe. No, ma ciekawe. Bardzo. Takie, wiesz, specjalistyczne. Ja bym tak nie potrafił, jak on. Nie mam tej wiedzy, tak jakby. On ma taki właśnie styl, taki inny. No, ja osobiście mam takie bardziej ogólne. Takie I podstawy. fajne, i fajne, i fajne. Dzięki, dzięki. Twoje też mi Taki, się wiesz, podoba. No. trafia do mas, nie? No, takie, wiesz, właśnie. Fajne. No, tak jak mówisz. Masz fajną taką podróż, że od tych 100 paru kilogramów do 80 ilu? No. Chcesz... Właśnie gadamy już teraz na tym, na podcaście, czy tak między sobą? No właśnie, właśnie nie wiem, nie? Ale to No w sumie jest fajna taka rozmowa. Taka spoko. Myślę, że mógłbyś to wrzucić gdzieś, jakbyś chciał. No to wrzucę, bo wiesz co, nie wiem, czy słuchałeś podcastu Oleg Wandzel? Nie, nie. Nie? To bardzo polecam. Tam są takie rozmowy, na przykład on miał chyba do pewnego momentu ze sportowcami i teraz z przedsiębiorcami, nie? No. I to właśnie jest taka rozmowa, nie? Pełna dygresji, pełna takich jakby smaczków i zahaczeń o inne tematy. No spoko właśnie, tylko znaczy, jak to, że się pytałem, czy wrzucasz, czy nie, to nie znaczy, że to się zmienia mój cel jakoś, tylko po prostu chciałem wiedzieć, o to mi chodziło. No wiem, No, wiem. no bo tak jakby planuję do 84, ale nie wiem, jak to będzie, no bo sylwetka nie jest też taka jakby spoko, jeszcze jest jednak ulana bardzo, ulany jestem tak jakby. I, znaczy no nie tak jak wcześniej, ale jeszcze jednak trochę jest. Jednak wolałbym tak jednak to trochę zrzucić, więc wydaje mi się, że do 84 według tam różnych wyliczeń będzie spoko, bo wtedy zejdę według w BMI zejdę z nadwagi według tego wskaźnika, chociaż ten wskaźnik to jest trudny, tak jakby nie ogarniam go zbytnio. Mało chyba kto ogarnia, tak mi się wydaje. Ogarniasz ty, czy nie? Nie, nienawidzę tego wskaźnika, nie? No bo on, On mnie wiesz... tak na banie, jak byłem młody, że szkoda gadać. No bo on, no nie wiem... Czy to w ogóle jakoś da się wyliczyć? Chyba ktoś to ogarnia, nie wiem. To jest ogólnie tak, że to na niektórych fajnie działa, że wiesz, że na niektórych to trafi, nie? No. Mają taką budowę, jak brali pod uwagę, jak tworzyli ten wskaźnik, a pod niektórych to w ogóle nie trafia i dalej będzie albo gruby, albo za chudy.
No właśnie, ja na przykład 92 kilo ważę i w ogóle jak wyglądam, a są osoby, które ważą 99 i wyglądają zdecydowanie lepiej na przykład. No, A ty przy tym samym wzroście, stary. Więc no. to nie jest No. tak. To jest jednak chyba kościec, nie? Nie Ma wiem. dużo. Du Masa mięśniowa chyba też działa, no ja nie mam zbytnio, wydaje mi to się, za dużo. wiadomo. Dużo postów jest tych właśnie, że wiesz, kulturysta, który waży tam 100 kg, to i taki ma wzrost, to ma nadwagę według tego wskaźnika. No właśnie, właśnie, no to tak jest. Nie znam chyba nikogo, nie znam chyba nikogo, kto to ogarnia jeszcze. No. Ale no, No. wstępnie do 84, a potem zobaczymy, jak już zejdę do tych 84, co tam dalej będę robił. Dobra. Dobra. To ja ci zadam pierwsze pytanie. No. Czym ty się zajmujesz w ogóle? Powiedz mi. Na co dzień? Na co dzień, tak wiesz. Znaczy. Co jest twoim głównym jakby zajęciem? Na czym się najbardziej skupiasz? W tym roku, jeszcze tak przedtem takich planów nie miałem, ale w tym roku to jakby na mój priorytet właśnie wskoczył ten Instagram FitFatu. Wydaje mi się, że no w tej chwili jest moim priorytetem. Poza tym otwieram jeszcze markę odzieżową. To jeszcze niedawno był właśnie ten główny punkt skupienia, teraz przyniosłem go na Instagram. Marka odzieżowa to rzecz druga, którą otwieram już dość długo i jest sporo pracy, a poza tym brakuje mi wiedzy, więc cały czas przekładam to odłożenie. Teraz to jest mój główny, znaczy może nie główny cel, ale jeden z główniejszych celów na przyszły rok to tą właśnie markę odzieżową otworzyć. A poza no. Powiedz, dużo jest pracy z takim otworzeniem takiej marki? Znaczy, no, jeżeli miałbym pełną wiedzę, no to wydaje mi się, że by to trwało zdecydowanie krócej, ale właśnie ten proces zdobywania wiedzy jest najdłuższy, no bo ja bym to już mógł otworzyć na przykład rok temu, tak jak chciałem. No, rok to jest sporo, ale przez ten rok nauczyłem się wiele rzeczy, które mi teraz pomogą na pewno przy otwarciu. Takie mam wrażenie przynajmniej. No i czym dłużej to przekładam, tym więcej rzeczy wiem i jest łatwiej. Będzie potem zacząć. Tak, ale wie, jak też dużo właśnie osób w ogóle nie chce zacząć i później nic nie wiedzą, nie? No tak. A jednak No. ja tak samo jest z tym podcastem. Jakby dużo się rzeczy już nauczyłem, jak go robić, tak na przykład teraz rozmawiamy, nie? Nie wiedziałbym, że można w taki sposób rozmawiać w ogóle, No właśnie. a jednak jak zaczynasz to robić, to musisz i tak się tego dowiedzieć, jak to zrobić. No właśnie tą wiedzę praktyczną się zdobywa przez ten czas. Ja fajną biografię przeczytałem Steve'a Jobsa i on właśnie Bestseller tam, nie pamiętam kto na to napisał, ale to taką, Walter Isaacson. tak, tą białą, grubą książkę, no, Tak. czytałem to też, świetna książka. To jest taka książka, że no miód malina. I on fajnie właśnie robił, że on chciał coś, on po prostu coś chciał mieć, załóżmy, żeby okna się na siebie tam w systemie nakładały. No. I on tak tych swoich pracowników no, nie wiem, jak to powiedzieć. Nie, może nie torturował, ale No. żeby to zrobili, że w końcu to zrobili. Chociaż nikt wcześniej tego nie zrobił, nie? Więc teoretycznie było to W niemożliwe. ogóle on był takim gościem, co potrafił do kogoś powiedzieć coś i on to robił. Taki miał dar przekonywania straszny. Tak. No i to było świetne. I podobno nikt tego nie potrafi oprócz niego. Potrafił wejść tam do sklepu jakiegoś i dostać towar na ileś tysięcy dolarów po prostu za nic, mimo że był jakiś tam nastolatkiem w naszym wieku chyba. Tak, bo on pracował, że pracę dostał, nie? No. Też chyba tam w Atari czy gdzieś. No i tam na nocne zmiany go przenieśli, bo się nie mył. No, Nie chcieli z nim. dobra. No. Zostawmy ten temat, No, jeszcze. bo tutaj byśmy mogli rozmawiać na temat tej książki godzinami. No bo jest świetna, tak, to masz rację. Jeszcze jedna rzecz. No. Ja na końcu się spotkałem, nie? Jak ją czytałem. Tak mi się szkoda tego człowieka, tak mi się go jakoś przykro zrobiło, nie? Że tak wiesz, w takim stanie był na końcu przez tą chorobę. No tak, powiem ci, że ja do końca nie przeczytałem jeszcze jej nigdy, mimo że już dwa razy czytałem, to odpuściłem przed końcem, ale możesz mówić, no. No, no to co, no, taki był opis tego stanu, tego choroby, że po prostu się wzruszyłem, nie? I tam uroniłem parę łez, ale to tak na marginesie. No, nie dziwię się. Dobra, mówiłeś o Instagramie. No, tak. I chciałbym się zapytać, dokąd ty chcesz zaprowadzić swój profil? Czy to dalej taki będzie content, jakby rozrywka połączona właśnie z taką wiedzą ogólną? Czy to będzie bardziej na coś już ukierunkowane, że stricte
te memy, czy stricte taka właśnie bardziej merytoryka? Znaczy, myślę, że chciałbym połączyć te dwie rzeczy. Tak jakby to powiedzieć, przedstawiać w taki luźniejszy sposób to całe odchudzanie, to wszystko związane z dietą w taki luźniejszy sposób, no bo jednak nie każdy jest osobą, która chce poświęcać 100% swojego życia na to odchudzanie i koniec, tylko po prostu mają też swoje problemy. Ja taką osobą jestem, nie jestem w 100% temu oddany, no i mam jednak poza tym jakieś inne sprawy i wiem, że takie osoby są i chciałbym dla nich to właśnie robić, dla takich osób. Tak jakby w luźniejszy sposób to przedstawić, to nie jest 100% życia, tylko można to tak jakby pobocznie robić też. Wiesz, o co chodzi? No, Rozumiem. A przy okazji masz właśnie, że nie masz, nie jest to twój priorytet, to masz te efekty. no, jakiś tam mam. No wiesz, schudnąć tyle kilogramów to nie są jakieś tam. To jednak no, jakąś tam pracę trzeba włożyć. No, no tylko, że największe to, że robiłem na przestrzeni jakichś 5 lat to wszystko, całą tą redukcję. No wiesz, niektórym nie wychodzi przez całe życie. No tak, no to też racja. I w sumie wiele, wiesz, błędów się popełniało i potem trzeba było od nowa zaczynać i dlatego taki czas. No ale teraz już wiem, o co chodzi. W Tak, tym teraz. wszystkim. Przez te wszystkie właśnie błędy to się uczysz. Uczysz się na tych błędach i wyciągasz wnioski. Tak, jeszcze wracając do tematu świąt. Teraz mi się chce śmiać, że wszystkie te ciotki będą mówić. To jest, wiesz, znane z memów, ale tak faktycznie jest. One teraz będą mówić, że one do Wielkanocy nie będą jeść słodkiego. No. To mnie po No, a prostu po... za każdym razem, co roku rozwala, że mi się chce, ja herbatą w siebie w nie pluję, A nie? potem Ze śmiechu, jak piję. po 2 tygodniach przyjeżdżasz i wyciągają znowu to samo ciasto. No, żebym wiedział. O Boże. No, to tak, to tak to wygląda. A tak, jaka jest twoja pasja? Bo tak się zastanawiam, wiesz, bo Instagram Instagramem, ubrania ubraniami, ale tak stricte, jakbyś miał powiedzieć jedną rzecz, którą możesz robić, jak to właśnie Gary Vaynerchuk, czy Vaynerchuk No tak. mówi, że możesz robić praktycznie cały czas, nie? I nie musisz od tego odpoczywać. W sumie to najbardziej lubię, jakby przez całe życie najbardziej lubiłem piłkę nożną. Oglądać i analizować, grać w sumie też. Nigdy nie grałem na wysokim poziomie, ale tak rekreacyjnie to lubiłem strasznie. I chyba na to najwięcej czasu w życiu poświęciłem właśnie na grę w piłkę nożną. Amatorski oczywiście, ale no i nigdy nie byłem dobry, mimo że tyle grałem, bo włożyłem tyle pracy co Ronaldo, a jestem na najniższym poziomie. Nie no, tyle co on to nie. No ale lubiłem po prostu oglądać, grać i interesuję się tym, analizuję sobie. Chociaż ostatnio mniej właśnie przez tego Instagrama, ale jednak no w sumie piłkę nożną też bym chciał kiedyś w przyszłości włożyć trochę w Instagram, no bo fajnie, fajna jest po prostu. To jest super sport, świetny. No, poza tym lubię się uczyć dużo. Nie takich rzeczy do szkoły, ale takich właśnie samorozwojowych. Lubię zdobywać nową wiedzę też, czytać książki. Ale książki nigdy nie lubiłem czytać takich książek fantastycznych, jakichś takich opowiadań. Po prostu lubię rozwojowe książki najbardziej. Innych po prostu osobiście teraz nie potrafię czytać. Jakoś nie wiem, nie mogę się tego przemóc. Wolę rozwojowe tylko i wyłącznie. Wiesz co, ja właśnie też taki miałem moment, że tylko rozwojowe, a ostatnio zacząłem czytać na temat właśnie treningu. The Art of Lifting, nie wiem, czy słyszałeś? No, nie, no w sumie chyba nie. No to tam jest, wiesz co, tak, kiedyś ci wspomniałem o tym podcaście Stronger by Science. No, no. No, to właśnie gościu, który go tam nagrywa, napisał z takim innym książkę, no i tak ją nazwali, i tam masz takie właśnie te podstawy treningu, nie? Takie 80%, jak dostaniesz te 80% efektów. No, no, no. No i tam fajnie podzielili tak jakby książkę na pół i masz część pierwszą, która masz stricte te właśnie podstawy, część drugą, którą masz takie te dodatki i masz kompletnie w ogóle inną książkę, The Science of Lifting, i tam już masz właśnie jak robić deloady i takie sprawy.
jest bardzo, bardzo fajny. Tylko po angielsku, ale to tam jest też pikuś. Znaczy w sumie to też jest taka jakby trochę rozwojowa, no uczysz się jednak tego wszystkiego. No, no, no. No tak. Masz dużo takich wykresów, to w sumie masz siłownia to nic innego jak taki rozwój, nie? Jednak tej osobowości, że musisz No wytrzymać, to bo czasami nie jest fajnie. zdobywanie wiedzy ogólnie to wszystko, to O, no. no. O to takie Ja książki, też na pewno. no. No, mów, mów. Takie książki właśnie lubię, tak chciałem powiedzieć. No, wiesz, na pewno ja tak powiem też, to w ogóle śmieszne, bo dużo osób tak mówi, ale że jakby nie zaczęli siłownią, to by tak się nie rozwinęli, nie? No. Tak na przykład tam Szmeksy mówi, czy inne osoby, że to taki test osobowości. I to tak w sumie ja też tak mogę powiedzieć, ale nie wiem, czy to w ogóle jest fajne tak słuchać, bo dla mnie to jest już taka tandeta trochę, że ktoś tak mówi. Znaczy, Ale tak jest, no, no tak jest, tak jest. ogólnie I tyle. rok temu sobie zakładałem, że właśnie to schudnięcie to jest kształtowanie charakteru, tak jakby, no, musisz się, samodyscyplina i to wszystko, no, w sumie tak jest, no też. Samo odchudzanie No. dużo, dużo cię potrafi nauczyć, czy tam budowanie masy mięśniowej, tej dyscypliny i tego wszystkiego. Jest to No, fajne przeżycie w życiu. Fajne przeżycie w życiu, no. o, tam. No tak jest, no nic nie powiemy nowego, ale tak po prostu jest. Jak ktoś tego nigdy nie spróbował, nikt nie zszedł tam ileś tam kilogramów z tej wagi, nikt nie poczuł takiego porządnego głodu, no to nie będzie wiedział, o co chodzi. No, no tak, taka prawda. I w sumie to te osoby, które właśnie to przeszły, są bogatsze, tak jakby w doświadczeniach. O to wszystko nie mają jakiś tam lepszy życiorys, że tak powiem. No tak, nauczyły się cierpliwości. No, dużo rzeczy na pewno. Tak. Dobra. A jakie masz cele na 2020? Wszystkie ci mam powiedzieć? Nie, takie wiesz. Nie będziemy tu się bawić, że będziesz mi teraz czytał, czy tam mówił wszystkie i się zastanawiał. Po prostu powiedz mi tam takie główny jeden albo trzy takie, na których się najbardziej chcesz skupić. Znaczy, powiem ci tak, mam kilka takich ukrytych, których bym raczej nie chciał nikomu powiedzieć na tę chwilę, bo to takie do zrealizowania. Nie wiem, czy się uda. Znaczy, no, jestem pewny, że się uda teraz, ale o to mi chodzi, że to może się zmienić tak jakby na przestrzeni czasu trochę i wolę tego nie mówić. Tak, poza tym ostatnio słyszałem takie coś, że jak się zapisze swoje cele w stylu na przykład nie, że 20 tysięcy follow na Instagramie, tylko dopiszesz ja, Paweł Słulnik, czy tam Kuba Cyka wbiję w tym roku 20 tysięcy na Instagramie, to masz po prostu jakby lepszą motywację. No, sprawdzę to sobie w tym roku właśnie, czy to działa, bo zawsze zapisywałem w stylu 20 tysięcy follow na Instagramie i tyle. No i tak, to jest jeden z moich celów właśnie głównych, wbić to około 20 tysięcy w przyszłym roku na Instagramie, do tego dołączyć YouTube'a, podcasty, trzeba się jeszcze tego trochę pouczyć, no i na TikToku jeszcze chciałbym działać, mimo że no, coraz większą popularność to zdobywa, więc spoko. Tak, TikTok bardzo się rozwija. No i dlatego tam też chciałbym właśnie dołączyć, mimo że już mam konto, to przestałem nagrywać przez to, że mi się telefon zepsuł i nie mam w sumie czym teraz zbytnio. Poza tym, no to też cele finansowe. Chciałbym sobie odłożyć jakoś 20 tysięcy po tym roku. No i w sumie tam kilka nowych e-booków zacząć wstawić i ta marka odzieżowa. Takie główne chyba cele. Jednym słowem, pracowicie. Słucham? Pracowicie. No, trzeba mieć jakieś tam, wiesz, wygórowane cele, żeby mieć do czego dążyć, a nie, że zrealizujesz sobie to po 3-4 miesiącach i co potem. No, nie czekasz do następnego nowego roku, żeby No, założyć coś no nowego. właśnie, coś w tym stylu. No. To według mnie są dość ciężkie cele, chociaż, no nie wiem, zależy dla kogo. Mnie się wydają takie akurat spoko. Wiesz. Jak będzie dobra jakość, to ta jakość się obroni i ludzie przyjdą. Tak mi się wydaje. No tak, musi być spoko. No. Także bardzo, bardzo fajne cele. No a ty jakie masz tam? Może też powiesz. Ja bym chciał, tak wiesz, ogarnąć, jakby to powiedzieć, jak taki wiesz, jeden, ogarnąć to, co mam teraz.
w miarę, żeby to porządnie wyglądało. Ten podcast, żeby był regularny i ta jakość dźwięku była coraz lepsza, bo dalej się tego uczę i dalej sprawdzam na różnych jakby tych te, na te, różnych mikrofonach, nie? Wiesz, raz nagram tym, raz nagram tym. Ale już się poprawiłaś sporo, znacząco. No, na plus. Bo w ogóle kupiłem jakiś mikrofon i mogłem go w ogóle nie kupować, ale no jakbym go nie kupił, to bym nie wiedział, że jest kijowy. No tak, no to też racja. No i tam już walić te kilka dyszek. Ale no, śmiech na sali, że kupujesz mikrofon, który jest gorszy niż ten, który masz w domu, nie? No chyba, chyba, że źle go podłączasz jakoś też. Nie, właśnie, wiesz, jak ja się szczaiłem, że nim nie nagrywam? No. Ja go podłączyłem, ale nie pod ten, nie pod te wejście. A, no. I nagrałem odcinek, nie? No. I ty mi piszesz później w komentarzu, że dobra jakość dźwięku. No, więc, no, więc tak. Lepsza była. No, no więc bardzo, bardzo ciekawie. A w ogóle, no co jeszcze? Chciałbym tam na tym Instagramie trochę jakby podbić tych obserwujących, chociaż to tylko liczba, tak, tak. No. Ale no jednak się później dociera do większej ilości osób, a myślę, że jestem na tyle w życiu jakby przeszedłem i już mam tam jakąś tą wiedzę, że mogę tam paru osobom pomóc. Zresztą to teraz nawet w tym momencie już robię, nie? No tak. Jednak tam parę osób do mnie napisało i myślę, że jakoś ich tam potrafię ukierunkować, jak powinny myśleć, z korzyścią dla nich, bo nie chcę, żeby one były jakby, wiesz, nastawione, żeby to było z korzyścią dla mnie, bo to w ogóle nie jest w moim interesie, żeby one mi dawały, nie wiem, pieniądze za rok, No nie, nie. czy nawet teraz, tylko to jest kompletnie za darmo, nie? Bo ogólnie to właśnie to nie jest tak, że to są jacyś followersi, że tak powiem, czy obserwujący jakieś liczby, tylko to są osoby wszyscy. No to jest każda pojedyncza osoba w tych wszystkich, co ci dali obserwacje. Więc ja to tak... Tak, tak... każdy kliknął w ten przycisk obserwuj, nie? No i trzeba spełniać wymagania tych osób. Tak... A słuchaj, mam jeszcze takie do ciebie jedno pytanie. Jak masz, dajesz załóżmy na relację pytania, nie? No. To też masz boty, które do ciebie piszą na przykład hej? Tak, i pełno tego jest. Pełno tego jest, nie? Często większość pytań idzie od botów u mnie. Tak, to jest masakra, jak mija dzień. Bo wiesz, jak pierwszy raz ci ktoś tak napisze, to kit. Nawet się nie szczaisz i odpowiesz. No. Ale jak już piszesz, dajesz na przykład napisz, co chcesz na następnej infografice, nie? Adam, co tam? A on, co tam? Jak mija dzień? Hej. Jeszcze amerykański konta czasami piszą. Nice profil. O ja ci. No ale Instagram mocno teraz walczy właśnie z tymi botami w tym roku. Dużo no, czytałem no. o tym i podobno od sporej ilości tych botów też pozbyli, dlatego zasięgi spadły, ale to są zasięgi od botów, więc spoko. No i cały czas się tego pozbywają. Ciekawe, jak to będzie w przyszłym roku. Tak, w ogóle teraz mają przesrane osoby, które na profilu miały kiedyś jakiegoś bota ustawionego. No, tak, tak, zdecydowanie. No i będą negowane. Albo już są. No. No. I zasięgi spadają także, takim osobom. Więc i dobrze, i dobrze. No ja te 4000 właśnie wbiłem botem, więc... Aha. No, żartuję oczywiście. Nie no. Widać, że to nie jest bot, bo jednak tych komentarzy pod tymi swoimi postami masz kilka, albo nawet kilkanaście. Dużo po prostu. No na to też mam bot. No coś tam staram się, żeby ludzie też byli aktywni. Jakoś to działać w tym kierunku. Tak, żeby zaangażować jednak, tak, żeby ten tak, profil... Tak. O, właśnie. O to mi chodziło, żeby zaangażować też odbiorców do tego wszystkiego. Tak, żeby dzielić się tym rozrywką, wiedzą, trochę tym miksem, tym, żeby to nie było takie właśnie puste, nie? Jedno. Że wrzucasz post i dajesz nic się z tym opis dzieje. No. I albo w ogóle nie odpowiadasz na komentarze pod nim. Interakcja z fanami. Tak, fanami, a mnie to właśnie nie, denerwuje. No, jeszcze tak tego nie można nazywać. Z odbiorcami. No, ale mnie na przykład denerwuje, jak ktoś ma profil, nie? No. I
post i ma naprawdę dużo tych obserwujących i widać, że ci ludzie mu komentują, a on na to nie odpowiada. No, większe konto tak mają, ale też jak masz takie większe konto, no to serduszko też jest spoko, chociaż tyle. Tak, chociaż to, nie? To serduszko dać, no bo tak zostawić to puste, to też niezbyt fajnie. No, świetne jest to, co robisz Meksy. On może mi raz nie odpowiedział, nie? No, super. Nawet czasami skomentuje mi post. No to widzisz. Jak go oznaczę. Ale nie zawsze. Raz skomentował, nawet go nie oznaczyłem. O! Jakiegoś mema. No. Pamiętam. Dobra, myślę, że taka rozmowa nam wystarczy, bo byśmy mogli rozmawiać dłużej i dłużej, a też nie chcę tobie zabierać więcej czasu, bo jednak już mi poświęciłeś parę minut, parę kilkanaście minut. No. Więc bardzo Tak, tobie dziękuję za tą. zagospodarowałem go dla ciebie. Dziękuję tobie bardzo, że wydobyłeś z tego dnia, że stworzyłeś ten czas. Dla ciebie. Dziękuję. Dla podcastu. Również Dobra. Dzięki wielkie za rozmowę. Za to, że w ogóle napisałeś do mnie, że pogadaliśmy tak sobie trochę. Nie ma sprawy. Jesteś, wydajesz się przynajmniej, bo cię jeszcze nie znam tak za bardzo osobiście, ale z tego, co rozmawiamy, to nadajemy na podobnych falach i fajnie nam się po prostu rozmawia. Właśnie, dzięki też. A jeszcze takie jedno pytanko na No, koniec. no. Tak mi się przypomniało. Jakbyś, to jest takie, no pewnie parę osób, kto będzie słuchał tego podcastu, to zna. Ale jakbyś miał taki jeden, zawsze chciałem zadać to pytanie. Jakbyś miał Aż jeden się taki, boję. wiesz, post na Instagramie, nie? No. Zrobić i który by trafił do całego świata, albo całej Polski, nie? To co byś na nim dał? No stary, powiem ci tak. Na pewno musiałbym się nad tym zastanowić bardziej, ale jeżeli miałbym podjąć tą decyzję teraz, prawda? To myślę, że byłby to ten mem, który wrzuciłem ostatnio, że odchudzanie kiedyś, VS dzisiaj. Aha, dobra. To bym dodał raczej. Tak mi się Tak. na tę chwilę wydaje. To 4000 ponad tam osób to polubiło, więc wydaje mi się, że jakieś tam to przesłanie ma mniej więcej. I strasznie uświadamia. No właśnie, to, że to się zmienia i ludzie, no nie chcę mi się nad tym w sumie teraz rozwodzić, bo chciałeś już kończyć. Dobra, to tobie bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dzięki również wielkie. Dobra, trzymaj się, na razie, No, cześć. cześć. No więc to już jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że rozmowa ci się podobała i wyciągnąłeś coś z niej dla siebie. Ja już chcę tobie życzyć udanego dnia, wieczoru, obojętnie. Trzymaj się, na razie i cześć.